Gdy przypał będzie, nie przejmuj się. Jutro będzie gorzej, zapewniam cię. Kryjciowe sprawy. Wrocław, miasto krasnoludków. Tu mieszka pani Anna Dąbrowska z mężem Tomaszem oraz nastoletnim synem Maciejem. Stresuję się tym pierwszym dniem w szkole. Będziesz najlepszą nauczycielką na świecie, kochanie. Ty się stresujesz? A co ja mam powiedzieć? Moja matka będzie pracować w mojej szkole. To takie dziwne. Zgodziłam się na tą pracę tylko pod warunkiem tego, że nie będę miała z tobą lekcji, abyś nie czuł się nieswojo. I tak będę. Ciekawe, jaką dostaniesz ksywkę. A skąd wiesz, że dostanę jakąś ksywkę? Każdy nauczyciel w naszej szkole ma ksywkę. Na przykład baba od matmy to Maślanka. Dlaczego Maślanka? Bo jest tłusta i blada. Maciej, nie można się śmiać, czci iść nadwagi. A na kolesia od geografii mówimy gejzer. Gejzer? Bo podobno woli chłopaków. Maciej, mówiłam ci, że trzeba być tolerancyjnym. No a pani od Polaka to Dracula. Jest taką kosą. Legendy głoszą, że nocą wysysa krew śpiącym dzieciom, aby mieć energię życiową. Dlatego nigdy nie choruje. Podobno unicestwić ją może tylko drewniany kołek w serce. Ale nikt nigdy nie odważył się podejść do niej tak blisko. Co ty za bajki, dziecko, opowiadasz? Mówię serio. Podobno ktoś kiedyś przebił jej opony w aucie i miała wypadek. Każdy myślał, że nie przeżyła, bo auto stanęło w płomieniach, ale ona z niego wyszła z dziennikiem w ręku i poszła z buta do szkoły zrobić sprawdzian. Jest niezniszczalna. W szkole powinniście się uczyć, a nie zajmować takimi historyjkami. O, i już mówisz jak typowy nauczyciel. O, widzisz, mówiłem ci, że będziesz w tym dobra. To, co powiedział mój syn, nieco mnie przeraziło. Mam nadzieję, że uczniowie mnie polubią i nie będą wymyślać o mnie takich historyjek. Witam was wszystkich. Nazywam się Ania i będę waszą nową nauczycielką od biologii. Nie jest pani za młoda? Nauczyciel powinien być boomerem. Oh, dziękuję. Jestem milenialsem, ale w duszy jestem dżęziarą. Ogląda pani dżęzi? Czasami. Mój synek jest dżęziakiem, a ich piosenki wpadają w ucho. Wow, w tej szkole nigdy nie było cool nauczycielki. Tak, jest pani taka super. Jest pani ekstra. Chyba pierwszy raz się zakochałem. Pani Ania jest cudowna. Dojrzała, ale nie boomerska. Wróciłam, poszło mi świetnie. Na pewno nie dostanę żadnej złej ksywki. Ty nie, ale ja przez ciebie dostałem ksywę dżęziara. Jak mogłaś powiedzieć, że oglądam Gen Z? Ale przecież oglądasz. Ale chłopaki w moim wieku tego nie robią. Teraz przez ciebie jestem pośmiewiskiem. Dziękuję. O, przepraszam, synku, nie chciałam. Pierwszy dzień pracy mojej matki w szkole i już zniszczyła mi reputację. Moi koledzy chodzą za mną i tańczą dżęziarę. Jestem dżęziara i będę to miała. Cześć, dzieciaki. Jak tam u was? Oglądała pani nowy odcinek Gen Z? Pewnie, ale bez mojego syna. On nie lubi Gen Z. A zatańczyłaby pani z nami układ taneczny do dżęziary? Prosimy, prawda? Tak, prosimy. Nie powinnam, ale okej. Okay. Dziękuję za dzisiejszą lekcję, kochani. Do zobaczenia jutro. Ja chciałam tylko powiedzieć, że jest pani cool i taka ładna. O, dziękuję. A jak zatwerkowała pani pod koniec dżęziary, to był odlot. Dzień dobry. Pani to pewnie Anna. Tak, miło mi. A pani to... Bożena Dąbek. Uczę pani syna języka polskiego. A, Dracula. Znaczy, syn opowiadał mi o pani same dobre rzeczy. Wątpię. Myślę, że zanim trafiła pani do naszej szkoły, myślał, że to ja jestem najgorszą rzeczą, która go tutaj spotkała. Nie rozumiem. Nie wiem, kto dopuścił panią do bycia nauczycielem. Przynosi pani hańbę naszemu zawodowi. A co robię nie tak? Uczniowie bardzo mnie lubią. No właśnie. Nauczyciel, którego lubią uczniowie, to nie nauczyciel. Posłuchaj, Dracula. Dracula? Ucz sobie jak chcesz, ale do mojego sposobu nauki się nie wtrącaj. Nagrałam te twoje wygibasy. Pokażę to jutro pani dyrektor. Wylecisz stąd szybciej niż ja z płonącego samochodu. To prawda? Picie krwi dzieci też? Mam nadzieję, że cokolwiek bierzesz, nie dajesz tego uczniom. Oni i tak mają już wyżarte szare komórki przez tego TikToka. Po dzisiejszym spotkaniu z Draculą zaczęłam wierzyć w te historie, które opowiadał mi mój syn. Niestety nie miałam przy sobie drewnianego kołka. Mamo, dostałaś ksywkę. O, jaką? Pupcia. Możesz mi wytłumaczyć, dlaczego cię tak nazywają? Bo mama twerkowała na lekcji. A mi nie twerkujesz.
Nie możesz być jak każda normalna nauczycielka, drzeć się i wstawiać uwagi za byle co. Twoje bycie cool niszczy mi reputację. Dzisiaj pytali siebie, czy jak byłem mały, to mama śpiewała mi kołysanki, czy twerkowała. Nie martw się, jutro będę zwolniona. Dracula nagrała, jak tańczy dżęziarę na lekcji i jutro pokaże to pani dyrektor. Okazałam się beznadziejną nauczycielką. Muszę znaleźć nową pracę. Tam, gdzie bycie cool nie jest zabronione. Pani Aniu, zapraszam do mnie. Tak wiem, pani dyrektor, jestem zwolniona. Co? Ależ skąd? Myślałam, że widziała pani nagranie, jak... Widziałam. Rozmawiałam o tym z uczniami. Uwielbiają panią. Mówią, że dzięki pani chcą przychodzić do szkoły. Właśnie takich nauczycieli mi trzeba. Naprawdę? To świetnie! A, i pani Aniu, nauczyłaby mnie pani twerkować? Chciałabym zrobić niespodziankę mojemu mężowi. Jestem taka szczęśliwa! Wreszcie ktoś docenił moje podejście do uczniów. Zostałaś zwolniona i jeszcze ci do śmiechu? Nie zostałam zwolniona. Pani dyrektor bardzo docenia to, że dzięki mnie dzieci chcą przychodzić na lekcje. Za to na twoje lekcje zabierają ze sobą czosnek, w obawie, że wyssasz z nich krew, wampirzyco. Co? Jak śmiesz? Odczep się ode mnie i skończ dręczyć uczniów. To nie nasza wina, że jesteś starą panną. Mamo, to było ekstra. Dowaliłaś jej przy całej szkole. Jest pani moją idolką. Dzięki mojej mamie lubi mnie cała szkoła. Wbiła Drakuli kołek. Dzięki, mamo, że zabrałaś mnie na koncert Gen Z. Masz rację, nie powinienem wstydzić się tego, że jestem dżęziakiem i że mam cool mamę. Kocham cię, synku. O Jezu, czy to? Jestem dżęziara i będę to miała. Drakula na koncercie Gen Z? W szkole mi nie uwierzą. Nie uciekaj, mój syn nagrał, jak śpiewasz dżęziarę. Nie możecie tego nikomu pokazać, zniszczycie moją karierę. Dlaczego ukrywa pani to, że jest pani cool? Nie jestem cool. Nikomu nie pokażemy, jeżeli przestaniesz być wredna dla uczniów. Dobrze. I przepraszam. Ja po prostu zazdrościłam ci, że umiesz twerkować. Tak naprawdę w nocy nie piję krwi dzieci, tylko uczę się twerku. Nie chciałam, żeby ktokolwiek o tym wiedział, bo nauczyciel nie powinien być cool. Kiedy moja mama powiedziała Drakuli, że może ją uczyć twerku po lekcjach, pierwszy raz widziałem, jak się uśmiechnęła. Wcale nie ma kłów, tak jak mówili. Okazało się, że pani Bożena nie była zła z natury. Była zła, bo nie umiała tańczyć twerku.